brak misów na tą furę. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, mamy nowe Audi. Tutaj mamy takiego sedanika, który wygląda, właściwie to jest coupe chyba, no nie? Który wygląda fantastycznie i chyba jest to ten sam, znaczy no nie model, tylko rocznik modelowy. Ale jest to to samo co nowe Audi, tylko że nowe Audi jest to z kolei mokry sen dla tatusiów, bo jest to Audi RS6 w wersji Avant i można zdobyć sobie w playliście festiwalowej. I wiecie co? Warto zdobyć te samochody, tak samo jak na przykład NIO EP9 z poprzedniego tygodnia i takie unikalne autka, dlatego że praktycznie nigdzie się później nie zdobywa. Nie ma ich po prostu. Więc odbieramy sobie audycję, ja jeszcze nie odebrałem, nie sprawdzałem. Chciałem to zrobić razem z wami, bo jestem ciekawy tego samochodu. Zobaczcie, tutaj mamy e-tron GT, mam dwa e-trony. RS3 sedan, RS4 Avant, już chyba dosyć stary jest, nie? Tutaj mamy tą nową w miarę TTRS, chociaż to już ma, kurde, 5 lat! Co ty na to powiesz? Patrz na ten tylny zderzak. Patrz na w ogóle, jak z tyłu opada ten dach w tym samochodzie. Wow. To wygląda naprawdę kosmicznie. Patrz na ten tył. Wow. Wow. O kurde, ale krowa. Ciężko się tym jedzie. Tak wygląda środek. I co powiecie o dźwięku? Słyszeliśmy już coś podobnego, no nie? W poprzednich Audicach. No, jest to Audi, no będzie brzmieć podobnie. Tak wygląda sobie środeczek, zobaczcie jakie kosmiczne zegary. To jest ekran jakiś tutaj, nie? Pewnie można sobie go, wiesz, tam wymienić na coś innego, czy zmienić po prostu wygląd tego, jakby ktoś chciał. Ale kurde, i wiecie co, nie jest to jakoś super szybkie. Jestem absolutnie zachwycony wyglądem tego samochodu. No popatrz na to. Ja pierdolę, ej, rozwala mi to czachę, nie? Model jest przepiękny. Bardzo ładnie go chyba też zrobili, nie? I to poszerzenie, ja. Jest taki youtuber na YouTubie, który nazywa się Jon Olson. Look at him. Okay, I'm worried. I on jakiś czas temu właśnie kupił sobie, już ją chyba sprzedał nawet, ale kupił sobie taką RS6 i ja byłem porażony tym, w jaki sposób ten samochód wyglądał na jego nagraniu i jak brzmiał. Tutaj w Forzie brzmi, no jak Audi, ale wydaje się ten dźwięk trochę przytłumiony, mimo to... Ja pierniczę. Jeszcze ten zachód słońca i to wszystko, jak to wygląda, ja robię potę. A tak fura wygląda w nocy. Trochę mi się zakurzyła. Jeszcze nie dodaję tego smaczku, ale zobacz na to. Wow. Więc co my tutaj mamy? Słuchajcie, to jest samochód hybrydowy. Mamy tutaj 48-woltowy system miękkiej hybrydy. Jakiś tam. Plus V8 4-litrową podwójnie doładowaną. Niecałe 600 koni mechanicznych. 591 koni mechanicznych. I co wy na to? Ale patrz na te lampy teraz. I ta księżycowa noc. Ach, ta gra jest piękna, co? Ale samochód, kurde, na zakrętach jest naprawdę mega ciężki. Zaraz zobaczymy sobie ile waży. Bo naprawdę wydaje się taki, och, taki krowik, kurde, na tych zakrętach. I tak to sobie wygląda, zobaczmy co się tutaj otwiera.
Mamy tutaj pod maską takie coś. Te wloty powietrza zwłaszcza, nie? Ogromne są. Ciekawe, czy to jest atrapa, czy to jest po prostu, czy to jakąś funkcję pełni w tym samochodzie. No, wygląda dosyć luksusowo, prawda? No, po prostu Volkswagen, nie? Siedzenia wyglądają fajnie. A zobaczmy właśnie, pod kątem tatusiowości, czy ten samochód spełnia standardy? Na nogi widać, że jest dużo miejsca, przynajmniej tutaj w Fordzie. Wiecie, że to nie jest tak jeden do jednego odwzorowane tutaj te odległości tych foteli. Mogą się jednak trochę różnić od tego, co w rzeczywistości mamy. Jednak mimo wszystko to jest gra, chociaż te samochody w Fordzie są naprawdę genialnie odwzorowane, to czasami jakieś tam drobne różnice są. No i zaglądamy do bagażnika, ten jest ogromny! Wiecie co, ja sobie przeglądam teraz rynek samochodów i powiem wam, że auta z dużym bagażnikiem ciężko jest teraz trafić jakieś takie fajne kombiaki. Przeważnie, żeby kupić już taki samochód z dużym bagażnikiem, wiesz, rodzinny, to albo trzeba celować w wany, albo SUVy, takie typu, nie wiem, Toyota RAV4 albo coś takiego, nie? Żeby mieć taki ekonomiczny samochód, wiesz, do jazdy rodzinnej. A tutaj, no dobra, ten samochód nie jest ekonomiczny, ale wygląda no potężnie ten bagażnik, prawda? I zobaczcie, mamy też płaską podłogę, więc nie musimy gdzieś tam sięgać do, wiesz, przez ten taki próg, gdzieś tam rzucać sobie rzeczy i podnosić je później, jak to jest na przykład w przypadku Porsche Panamery, tylko mamy wszystko na płasko, więc możemy sobie wślizgnąć jakieś nasze rzeczy, nie trzeba ich, wiesz, tam później wyciągać, nie ze środka. Ej, patrzcie, jakie tutaj są te do zmiany świateł tam rzeczy. Jakieś to przeszklone, kurde, to ekran? Nie wiem, dziwnie to wygląda. Tu mamy aż 3 ekrany, zobaczcie. Jeden oczywiście za kierownicą, drugi jest za, no tutaj po środku i trzeci też po środku, tylko że niżej. Dźwignia do zmiany biegów wygląda fantastycznie. Wow. Dobra, co my sobie teraz z tym samochodem zrobimy tak naprawdę? Ja bym go zrobił do driftu, ej, naprawdę jest potężna krowa, jest ciężki, wydaje się mega ciężki. Dobra, chodźmy do upgrades, zobaczmy najpierw spoilery, a coś tutaj mamy, coś tutaj mamy, wow, jeszcze można go dopieścić. Ale cza, dobra, no to dajemy te dodatki wszystkie. Spoiler, ja myślałem, że to jest niemożliwe, żeby jeszcze lepiej zrobić ten samochód. Patrzcie, mamy nawet spoiler regulowany, który całkiem pasuje, nie? Moim zdaniem psuje kształt tyłu tego samochodu. Tutaj mamy jeszcze takie dodatki na szybie, zobaczcie. Wow, pff, totalny sztos. Relingi dachowe, cudo. Okej, okay, i tutaj mamy coś, co mi się nawet podoba, bo myślałem, że ten dodatek zniszczy trochę tył tego samochodu, a mi się bardzo podoba ten dyfuzor na samym dole, taki wysunięty do tyłu, widzicie? I myślałem, że trochę gorzej będzie wyglądać, ale moim zdaniem wygląda bardzo fajnie i można sobie to dodać. Czy lepiej, czy gorzej? No, wygląda dobrze, tak? O, a tutaj mamy, patrz, ej, patrz, nawet na lusterkach jest jakaś dokładeczka malutka. Tutaj z boku taka atrapka nad przednim kołem. No i oczywiście na progach. Ten samochód teraz będzie wyglądał turbogroźnie, no patrz na to. Ja wiem, że się może przesadnie jaram, ale naprawdę jestem podjarany tym samochodem, tak fest. Zobaczcie na te wielkie felgi, wow. Ej, bo nie sprawdziłem wagi tego auta. Trochę tam pozmieniałem. Ale waga gdzieś tak oscyluje pewnie w okolicy 2000 kg. Czy to dużo, czy to mało? No jest to samochód spory jednak mimo wszystko. Posłuchajmy teraz, co się stanie, jak wymienimy sobie wydech. No niestety nic się tutaj nie zmienia. Twórcy Fordzy nie dowieźli i nie sprawili, że samochód no będzie miał jakiś inny dźwięk. Chociaż na początku jak wyszła Fordza, to prawie każdy samochód przy zmianie wydechu miał jakiś tam inny dodatkowy dźwięk, nie? Tutaj możemy sobie dodać antylag.
Nie no, w tym samochodzie nie jest to potrzebne, nie musimy tego wrzucać. Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Słapy. Zostanę przy standardowym silniku, bo lubię standardowy dźwięk danego samochodu. Wstępnych mamy też kilka kolorów fabrycznych, zobaczcie sobie. Mamy tak, ten standardowy, szary. Samochód wygląda kosmicznie w tym kolorze. Ten kolor też wygląda astronomicznie. W tym kolorze moim zdaniem jest fajny, ale za bardzo ukrywa wygląd tego samochodu, wiesz. Ja lubię widzieć kontury tego auta, nie? A czarny jednak, no, za dużo ukrywa moim zdaniem. No i mamy jeszcze czerwony. No ja chyba wybiorę sobie taki. Chociaż podobają mi się te dwa, ten właśnie standardowy i ten taki srebrny. O! Zobacz na to! Ja sobie zrobiłem do driftu, bo wiecie co, nie wiem czy w ogóle gdziekolwiek na wyścigach ten samochód by się sprawdził. No jest mega ciężki. Możemy odciążyć co prawda do tych 1500 kg nawet, bo tam jeszcze wał napędowy wymieniłem, ale no ja bym chyba nie chciał tym samochodem się gdzieś ścigać, bo wydaje mi się, że będzie po prostu za słabe w jakiejkolwiek klasie. Jest po prostu za ciężkie, no. Nie wiem, no. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle ten samochód do ścigania się nadaje. Czy on jest po prostu do zabawy, do pojeżdżenia sobie po świecie, gdzieś tam zrobienie jakiegoś driftu, slajdu, czy coś takiego. Myślę, że do tego ten samochód jest dobry, wiesz, żeby się nim po prostu pobawić, nie? Brak mi słów na to auto, po prostu brak mi słów na tą furę. Wow. Pojeździłem nią kawałek. No tutaj jeśli chodzi o tuning driftowy, jaki sobie zrobiłem, to jeszcze można by było coś poprawić, ale wow. Chyba będę nią jeździł nawet, nie no, ja chcę mieć drugą, ja muszę gdzieś na aukcji wyłapać. Jedną będę miał do driftu, a drugą będę miał po prostu do takiej jazdy. Zrobię sobie, wiesz, bez jakiegoś przesadzonego tuningu, bez niczego, tylko po prostu będzie sobie o tak o do jazdy, może nawet do wyścigu zrobię, nie wiem, w jakiejś klasie A czy coś takiego. Teraz dałem standardowe zawieszenie, żeby sprawdzić V-Max na standardowym silniku. Ale piękna pogoda jest w Fordzie, tak super sucho, nie? Poczekaj, bo ktoś tu podjeżdża. Lipa. Jeszcze ten ruch uliczny. Szkoda, nie udało się dobrze wystartować. Muszę was zapraszać na te odcinki, gdzie testujemy sobie samochody, bo wtedy będziemy mogli lepiej się pobawić razem, nie? W launch control i tak dalej. Dobra, jeszcze raz. Launch control. ...330, to jest standardowy silnik. A
A ciężko, nie? On ma tam jakieś 800 koni mechanicznych i 1000 Nm momentu. Ale start był niezły, co? Sprawdźmy jeszcze inne silniki. Tu mamy równe 1000 koni mechanicznych, klasa S2, silnik V862 z dodatkowym kompresorem. Zrzućcie ten kompresor. No tak 380, nie? Więcej nie chcę. Teraz sobie sprawdzimy abstrakcyjny tuning V10 5,2 litra z Lambo albo Audi R8. Ty, ale zobacz, jakie te ognie z rury wydechowej przy zmianie biegów są potężne w tej Audicy. Wow! Wtedy było 80, nie? Tak z górki nawet. Teraz 83, 5, 6. Oj, tu chyba pod 400 się zbliżamy. 92. 93. O. Dobra, jest 390. No, tak gdzieś 393, może do 395 gdzieś tam z górki by doszedł, no nie na tym silniku. Teraz 1270 koni mechanicznych, więc mamy zysk, no tak naprawdę niewielki, ale samochód waży też mniej teraz. Patrz, 88, 91, 92, 93, 4, okej, na prostej ma już 95, także 400 powinno myknąć. O, już jest. Wow! 410, 11. Jest, było z górki 411. Czemu on driftuje? Przecież ja nie mam konfiguracji do driftu. To jest za dużo mocy teraz. Nie wiem, czy w klasie S1 by sobie z czymkolwiek poradził, bo tam już są też naprawdę kozackie samochody. Ale tak do jazdy po świecie... Ja oczywiście go sobie zostawię chyba w serii, kupię drugiego sobie do driftowania, a ten będzie taki mój do jazdy po świecie i po prostu cieszenia się jego wyglądem. Wow. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcineczku, gdzie testowaliśmy sobie Audi RS6 z 2021 roku. Ta fura to jest coś innego. Trzymajcie się, na razie, hejas.